Gościem Bóg Bóg Historii jest dzisiaj pan Marian Schmidt, artysta fotografik, autor wielu wystaw zagranicznych i krajowych. To kiedyś była taka zbitka, jak się przedstawiało artystów. Twórca albumu Inside Poland. Wydawca tego albumu, Dom Spotkań z Historią, rekomenduje go jako zbiór fotografii humanistycznych, które sięgają w głąb duszy. No i to dla artysty i dla świadka historii. No to taka rekomendacja wymarzona, można powiedzieć. Pan przyjechał po raz pierwszy do Polski w 1974 roku. Ale urodziłem się w Polsce. Ale urodził się w Polsce, tylko jako... Ale zanim zaczniemy, to ja bym chciał dwie korekty robić. Już, od razu. Tak. Proszę bardzo. Jedno, nie lubię słowa fotografik, bo ono tylko ma znaczenie w Polsce. W innych językach w ogóle to nie istnieje. I to było stworzone przez Buchaka, ponieważ on miał jakieś kompleksy. I nie chciał się, żeby jego nazywano fotograf. A wszyscy jesteśmy fotografami. Nie ma nic takiego jak fotografik, tak. To jest jedna korekta. A druga korekta to jest słowo artysta, które dla mnie jest... Kiedyś się Norwid powiedział, że poetą się bywa. Tak samo można powiedzieć, artysta się bywa, ale się nie jest. Ale no nie przedstawię pana jako rzemieślnika. Nie, tylko jako Marian Schmidt. Fotograf, tak, pisarz także, były matematyk, muzyk i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy można powiedzieć, ale artysta nie, fotografik też. No dobrze, to w takim razie, skoro to jest Bóg, Bóg, historia, możemy przedstawić pana również jako historyka, no bo jest pan świadkiem epoki. Przyjechał pan za czasów Gierka do Polski, jest, po tej długiej przerwie, no jako roczny chłopiec pan wyjechał z rodzicami. Tak, wyemigrowaliście zaraz po wojnie. Najpierw do Paryża, tam spędziliśmy jeden rok. Później Wenezuela. A później do Caracas, Wenezueli. A później jako młody chłopak już się pan pojawił w Nowym Jorku, obywatel całego świata. Powiedzmy. I nagle wjeżdża pan tutaj do Polski w 1974 roku. Jako turysta. Jako turysta przez półtora miesiąca byłem tutaj. I widzi pan najśmieszniejszy barak w obozie socjalistycznym, tak się mówiło. Co pan wtedy zobaczył w tej Polsce, której pan nie pamiętał, no, jako młody chłopiec? Oczywiście, że nie pamiętam, tylko pamiętam to, co mi rodzice mówili o Polsce. Oni wyjechali po zagładzie, jako ocaleńcy wyjechali zaraz po wojnie? Rok po wojnie, tak. Oni ocaleli z getta, no, do 1942 roku byli w getcie, a później przeszli na stronę aryjską, gdzie się chowali do 1944 roku. Udało im się? Mówili po polsku u was w domu w Wenezueli? Tylko. W domu to była mała Polska, można tak powiedzieć, bo się mówiło po polsku. Kuchnia była polska, dekoracja mieszkania była polska i po prostu tak byłem wychowany, a równocześnie było jakieś podwójna tożsamość, ponieważ jak wychodziłem na ulicę albo chodziłem do szkoły, to po hiszpańsku, musiałem się nauczyć po hiszpańsku, a równocześnie kultura i mentalność była zupełnie inna. Więc krążyłem między dwoma kulturami i dwa inne sposoby myślenia. Przyjechał pan do Polski. Jaką pan Polskę zobaczył? Czy to był dla pana szok kulturowy, czy poczuł się pan jak u siebie? Jedno i drugie. Ponieważ... Dobrze, pierwszy raz w życiu byłem w kraju komunistycznym, więc nie wiedziałem, co mam się spodziewać. Od tego zaczynamy, tak. Druga sprawa była, że jeżeli na przykład zwiedzałem kogoś, jakąś rodzinę, która mnie zapraszała i tak dalej, no to czułem się tak samo jak byłem w moim domu. A jak wychodziłem na ulicę, to był szok, ponieważ te bloki mieszkaniowe, to w życiu nie widziałem coś takiego brzydkiego, w samym centrum miasta, to był szok, tak? Sposób, jak ludzie się ubierali, samochody dziwne, trabanty, syreny. Już tak dalej, fiaciki tak? Były. Warszawy, tak. Ta eksplozja gospodarcza, przecież to jest ten moment, kiedy naprawdę za PRL było najlepiej. Więc i tak był pan szczęściarzem, że pan przyjechał w takiej eksplozji gospodarczej. Nie w czasach Gomułki przynajmniej, ani Bieruta, tak? Bo to widać na zdjęciach, ten surrealizm. Surrealizm był na przykład, mogę powiedzieć tak,
Mieszkałem na Filtrowej u znajomych, bo jeden z moich kolegów przyjechał do Polski robić doktorat z biologii, więc miałem gdzie mieszkać. Wychodzę na ulicę, jest sklep z warzywami, przyjeżdża ciężarówka. Ta ciężarówka wyglądała tak, jakby ona była zaprojektowana przed potopem. Czyli Arka Noego podjeżdża. Tak jest. I wychodzi człowiek z białym fartuchem, znaczy kierowca. W kitlu. Tak, jak lekarz. to jest. I później on zabiera skrzynkę warzyw, idzie do sklepu i mówi, jak to jest możliwe. No widzi pan, pan nie chce być fotografikiem, a on chciał być fotografem, on chciał być chirurgiem, tak a jest. Niestety musiał nosić marchewkę. Tak jest, zamiast chorych, tak. I co, i pan od razu fotografował, no bo takie rzeczy tego trzeba tego łapać. Nie, to chyba wyszedłem na ulicę, ale nie miałem aparatu przy sobie. A później jak pojąłem, jak spacerowałem przy Nowym Świecie, krakowskie przedmieście i tak dalej, to sobie pomyślałem, no nareszcie jestem w Europie. Ale sposób, jak ludzie się ubierali, to było strasznie skromne, brzydkie, nieestetyczne i nie wyglądali za bardzo szczęśliwi. Aczkolwiek ten brak estetyki tu złapany bardzo, uchwycony, jest przeestetyzowany. Bo i dlatego nazwałem pana artystą. Tak, nie, bo to jest przede wszystkim, jeżeli chodzi o kreację wizualnej, to jestem bardziej pod wpływem malarzy, i to malarzy klasycznych, wielkich mistrzów, niż fotografów. Mhm. I po prostu no, dosyć dużo analizowałem te malarstwa największych malarzy, tak jak niektórzy sami chodzili po muzeach, jak byli początkującymi i robili kopie wielkich mistrzów, tak? Na przykład Picasso w El Prado, tak? Matisse, w Louvre i tak dalej, i tak dalej. No to tak samo ja się napatrzyłem tych obrazów klasycznych malarzy. I rzeczywiście, bo to czasami te zdjęcia nie są reporterskie, tylko nie, są takie nie. Kadry artystyczne jak obrazy malarskie, rzeczywiście. Staram się. Ale jeżeli chodzi o... No to jeszcze powiem dalej, tak? Bo ja wtedy mieszkałem w Nowym Jorku i przyjechałem do Polski, tak? Na te półtora miesiąca później spędziłem 2 tygodnie Pradze czeskiej. Ale miałem po prostu szczęście, bo ja przedtem pracowałem jako asystent Jana Kadara, który zrobił ten słynny film, który dostał Oscara, Sklep przy głównej ulicy z Idą Kamińską. Mhm. I ten człowiek dał mi różne listy rekomendujące. I także mąż Idy Kamińska, także. Więc jeszcze miałem kartę prasową amerykańską. No, to jest w ogóle... No to byłem dobrze przygotowany. Pan, tak. Do samego z pierwszego sekretarza mógł pan podejść. I tak zrobiłem później. Więc byłem w Spatyfie, pamiętam, i rozmawiałem z słynnym operatorem Stanisław Wolon, się nazywał chyba. No i on mnie skontaktował z Kawalerowiczem, Zanussim, Wajdą. Tak. No i wtedy... Poszedłem do Stowarzyszenia Filmowców, ich poznałem. To kulisy tych wielkich naszych, największych produkcji lat 70. są sfotografowane. Tak jest. No i oni mi zaprosili, na przykład Zanussi kręcił bilans kwartalny. Wajda robił dokrętki do Ziemi Obiecanej. No i zaprosili mnie na plan, żeby tam robić zdjęcia. To miałem szczęście. Później przypadkowo poznałem Gawlika, który był dyrektorem Starego Teatru i też mnie zaprosił, żeby tam robić zdjęcia. Dla mnie niesamowite są te zdjęcia dokumentujące ceremoniały PRL-u, czyli pochody pierwszomajowe, których już dzisiaj nie ma. Nie ma czegoś takiego rytuału. Dożynki też. Dożynki, ale również te rytuały, no właśnie nie świeckie, tylko duchowe, czyli no, uroczystości religijne. Są, ale może nie w takim wymiarze. Właśnie, co pana tu interesowało? Dobrze, może uduchowienie? Może cofnę trochę pytanie, tak? Bo wróciłem w 1974 roku i spędziłem tutaj 3 lata. I wtedy zrobiłem bardzo dużo tych zdjęć. Skontaktowałem się z agencją Interpress i oni byli bardzo przychylni do mnie i załatwiali mi wszędzie zezwolenia i nawet podpowiedzieli nieraz tematy do sfotografowania. Mhm. I
wtedy zacząłem myśleć, pomyślałem tak, że chciałbym zrobić album o Polsce, która pokazuje życie w tym okresie. I jak może być, jakie podejście mogę mieć. Z jednej strony, jeżeli ja robię te fotografie humanistyczne, powiedzmy artystyczne, tak, to wtedy nie oddam tego klimatu. Jeżeli zrobię tylko fotografię dokumentalną, fotoreporterską, to będzie nudne. To... Czyli pan specyficzne momenty wybierał. Nie, to wtedy musi być jedno i drugie. No i zrobiłem dosyć dużo zdjęcia dokumentalne, ale tylko wybrałem te, które estetycznie coś mi mówią także, nie tylko sama treść. I w ten sposób powstał ten album. Czyli to jest, powiedzmy, mieszanina między fotoreportażem i te fotografie, które ja robię, które ja nazywam medytacyjne. Świetnie uchwycił pan medytację Sejmu PRL-owskiego. Tak. Te znudzone miny tych wszystkich kacyków. Obok scena meczowa, chyba na stadionie dziesięciolecia mecz. I tu są dopiero emocje. Tak, tu są emocje. Nuda i emocje. Tak, prawda. No i te same rytuały. Pierwszomajowy pochód. Dziwne miny. I uduchowione miny w czasie ceremonii religijnych. To znaczy, nie zawsze ja bym powiedział, że są uduchowione. Bo tam też są rytuały. I większość ludzi tylko na te rytuały się zatrzymuje. A niektórzy są bardzo duchowieni, oczywiście, ale to jest mniejszość. To, co mnie interesowało w tych pielgrzymkach, to jest sama atmosfera tego. Bo tu ludzie jakoś wychodzą z tej rzeczywistości codziennej w inny wymiar, albo przynajmniej się starają. A druga sprawa, ta swoboda robienia zdjęć. Nikt nie zwracał na pana uwagi? Nikt nie zwracał na mnie uwagi. Może miał pan taki malutki aparacik, tak jak teraz no, jestem w modzie. Przezroczysty. No to też jest wielka zaleta. Tak, i to samo 1 maj, tak samo nikt nie zwracał na mnie uwagi. A pamiętam, że w Sejmie, jak robiłem zdjęcia, musiałem czekać 3 miesiące, żeby interpret mi załatwił zezwolenie. Ale załatwili mi. Wstydzili dać sfotografować w tych śpiących pozach. Oni nie zdawali sobie sprawy. Wiem jedną rzecz, że Gierek to był bardzo znudzony do momentu, kiedy ja wyciągnąłem statyw i musiałem po prostu ułożyć aparat, te nogi statywu i tak dalej, to wtedy się zainteresował i patrzył, co robi. Ale Gierek jest tutaj pełen energii, radosny, eksploduje śmiechem. No takie kadry pan wybrał. Tak, ale nie wtedy, kiedy on patrzy na Helmuta Schmidta. A tak? To, jest... to wychodzi inna prawda. Wstrząsające zdjęcie z Auschwitz. Tak. Pamięta pan ten moment, pamiętam, jak pan przyjechał do Auschwitz? Tak, to ja pojechałem z moją żoną, ożeniłem się w Polsce z aktorką Marta Dudkiewicz. Pamiętam, że zwiedzaliśmy ten obóz koncentracyjny niemiecki, który teraz jest muzeum. I wyszliśmy przez bramę i naprzeciwko ulicy był parking. I tam miałem zaparkowany mój stary Volvo. I w tym czasie, jak przechodziłem przez ulicę, słyszałem jakiś bardzo dziwny dźwięk z daleka i nie wiedziałem, co to jest. I mówię mojej żonie, ja zaczekam tutaj, muszę popatrzeć, co to jest ten dźwięk, skąd on przychodzi. I wtedy się zjawiły te dzieci. Czyli bo to idą dzieci, które ciągną... Wózek, dla rodziców, bo to są dzieci, powiedzmy, farmerów, czy tak, chłopów, którzy mają swoje działki naprzeciwko. Szanse, żeby zrobić takie zdjęcie z takim oświetleniem i z takiej sytuacji, to może być raz na milion. U fotografa bardzo dużo się liczy szczęście. Bo są, nieraz jak ja wychodzę z aparatem, ja nic nie wiem, czy trafię, czy nie trafię na taką sytuację, na jaką sytuację, nic nie wiem. Tylko wiem jedną rzecz, że jeżeli robię fotografię bardziej dokumentalną, no to idę na Hutę Katowice albo na Stocznię Gdańska. Takie miejsca, gdzie coś może się dziać, tak? Ale nie zawsze mi się udają najlepsze zdjęcia w takich sytuacjach. Ale jeżeli spaceruję po podwórkach w Katowicach, no to sytuacje są niebywałe. Niebywałe. I to powietrze, jakie tam jest, które pan też sfotografował. Tak. Szara mgła, taka zawiesina w powietrzu.
Jakby pan jednym zdaniem miał powiedzieć, co było kwintesencją Polski lat 70. Trudne pytanie. Mówił pan, znaczy, no, mogę brzydota. Nie, mogę powiedzieć tak. Z jednej strony gościnność. To się dało odczuwać, że to Polacy są bardziej gościnni niż inne narody. To jest jedna sprawa. Druga, że skoro nie było żadnych możliwości, żeby kupować rzeczy, bo to było bardzo ograniczone, to ludzie byli mniej zmaterializowani. To mi się bardzo spodobało. Trzecia, oczywiście, że miałem stary samochód później, a wszędzie było miejsce do parkowania. Tak antropologiczne, takie spostrzeżenie. Mało. I to, co mi się nie podobało, oczywiście, to jest brak demokracji. Znaczy, po 3 latach ja bardzo mało zarabiałem. Moje zarobki nie wystarczały mi na życie. Więc na szczęście miałem kolegów dawnych, którzy mi wysyłali dolary za granicą. I dzięki temu mogłem kupić części do samochodu w dewizach, tak, i jakoś się utrzymać. A druga rzecz, która mi się nie podobała, to jest kontakt z milicją obywatelską. Miewał pan. Tak, niestety, nie da się uniknąć. Z Pałacu Mostowskich, gdzie przez pomyłkę mnie zawołali, jakiś urzędnik wyciągnął teczkę taką grubą i chciał mi udowodnić, że to jest moja teczka, a to było nieprawda to wszystko. I później zaczął mi zadawać pytanie, dlaczego moi rodzice wyjechali, czy to oni legalnie wyjechali i tak dalej, i tak dalej. No i się niedobrze zrobiło. Ja nigdy nie miałem takiej sytuacji w życiu. Ale to jest kwintesencja PRL-u właśnie. Tak, tak jest. A gdyby dzisiaj pan, no też pan przecież trzyma aparat w ręku. Tak. To co jest dzisiaj kwintesencją Polski? Również ta gościnność? Już mniej. O wiele mniej. To już się prawie skończyło. Pamiętam, że gdziekolwiek poszedłem, zaprosili mnie, to zawsze było tak, ciasto, przeważnie sernik, koniak bułgarski i kawa lub herbata, zawsze. To był minimum. I w czasie stanu wojennego, jak ludzie nie mieli, no, było trudno robić zakupy, to jeżeli przychodziłem, to cały stół był pełny, mimo że to było ostatnie jedzenie, które oni mieli. To było niesamowite. W Stanach Zjednoczonych to potrafili mnie zaprosić i nic mi nie zaproponować, nawet szklankę wody. No i to jest ogromna I po 40 różnica. Latach, po 40 latach bliżej nam już do tych Stanów, jeśli chodzi o nakrycie stołu? Nie wiem, nie myślę. Problem w Polsce to jest zły sposób myślenia. To jest największy problem tego kraju. Teraz, obecnie, że po prostu tak mało mieliśmy tej demokracji w naszej historii, że ludzie się nie przyzwyczaili razem pracować, żeby kraj poszedł naprzód, tylko cały czas się kłócą. Albo mają pomysły, które są do niczego, albo nic nie robią i wszystko jest po staremu. Na przykład cały system uniwersytecki to przypomina XIX wiek. To dla fotografa świetnie, ale jest bardzo fotogeniczny. Tak, ale tego się nie da fotografować. Strukturę uniwersytetu nie da się fotografować. To takie rzeczy mi przeszkadzają w dzisiejszych czasach i to, że ludzie są bardzo, bardzo zmaterializowani, to też mi się nie podoba. A jeżeli chodzi o duchowe sprawy, to oczywiście Kościół bywał opozycją do reżimu komunistycznego. Teraz już nie jest opozycją. I musi się zmienić, musi ewoluować z czasem. Częściowo daje sobie radę to robić, ale nie całkowicie. I z tym są problemy, że ludzie odchodzą od Kościoła, a przeważnie młodzi ludzie. No, z takim zaangażowaniem pan mówi o tej Polsce dzisiaj, że czuję, że szykuje się ciąg dalszy Inside Poland. Nie sądzę. Ja już moje zrobiłem, teraz są inne rzeczy, które mnie interesują. Teraz piszę książkę po angielsku na temat fenomenologii obrazu. I to jest coś, co sam stworzyłem, bo to nie istnieje.
Mi się wydaje, że to będzie rewolucja w patrzeniu. Bardzo dziękuję za wizytę u nas. Dziękuję bardzo. Również.